Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w celu omówienia dwóch dokumentów, które były skwitowane uchwałą Rady Miasta. To znaczy pierwszy dokument to jest sytuacja ekonomiczno-finansowa i sprawozdanie finansowe jednostki Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Ja rozumiem, że radni nie mają czasu, żeby czytać, wierzą na słowo swojemu przywódcy. Podnoszą rękę wtedy, kiedy trzeba, nie wtedy, kiedy to powinno być należne. Ale to jest sprawa już sumień poszczególnych radnych, którzy czytają dokumenty, bądź ich nie czytają. Natomiast dla mnie po przeczytaniu i analizie tych dokumentów jest mi przykro po prostu, że ktoś nie potrafi stanąć przed kamerami i powiedzieć tak, no trudno. Chcieliśmy po Nowaku, czyli po dyrektorze Nowaku, chcieliśmy zrobić lepszy szpital, płynność finansowa, wszystko co tylko byłoby lepsze, lepszą kadrę zatrudnić. No ja też to uwierzyłem, no mówię, no ja nie jestem osobą świętą, żeby ciągle być na jednym stanowisku. Ale po prostu, no przecież pan prezydent Glamowski obiecywał, że teraz będzie inny wymiar zarządzania, że to będzie zarządzanie z głową i z sercem. No i jest mi przykro, bo tak, pacjenci, to już od 10 razy o tym mówiłem, pacjenci nie mają się gdzie leczyć. Są odsyłani, nie ma oddziałów, jak na przykład udarowy, oitowy dla dzieci. Dobra, nie ma. Trudno, nie poradzili sobie panowie. Ale przedstawiać dokumenty publicznie i radnym, ja to bym nazwał dokumentami cudów. Na czym one polegają? Dokument jest mało czytelny, bo jeżeli weźmiemy tutaj stronę 17, w wyniku sprzedaży nieruchomości do spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne, zgodnie z aktem notarialnym, po stronie szpitala widnieje w dalszym ciągu należność w kwocie tam 55 milionów 700 tysięcy. Należność ta winna zostać zapłacona, to jest sprawozdanie przyjęte przez Radę. Do 30 czerwca 2021 roku. I gdy weźmiemy następną stronę, to przeczytamy, że ta należność, stronę 15, tak, że ta należność powinna wpłynąć do, została przedłużona na jeszcze rok. Co jest prawdziwe? Czy to jest jakiś błąd w druku? Myślę, że nie, bo jest świadomie dwa razy pokazane, że jest notarialne przesunięcie 55 milionów na rok. Ale jeżeli w sprawozdaniu pisze się, że winna być zapłacona do 30 czerwca 2021 roku, to tak naprawdę ona powinna wpłynąć do szpitala. Ja zaraz będę jeszcze o tym szerzej mówił. A druga rzecz to jest jakiś taki dokument, no on jest niespójny, ale jeszcze ogólnikowy. No weźmy tutaj stronę chociażby jednego sprawozdania. Złożono pozyskanie finansowe z BGK celem spłaty zobowiązań wymagalnych. Założono pozyskanie finansowania z BGK wobec kontrahentów oraz zmiany części obecnego dotychczasowego finansowania w zakresie posiadanych pożyczek. Ja rozumiem, złożono. Czym to jest podparte? Kiedy będą prowadzone rozmowy? Jaki będzie skutek? To mi to przypomina rok 2019, gdzie w budżecie miasta na rok 2020 cały budżet oparto na pożyczce od państwa w wysokości 320 milionów, później tam mówiono, że 250. Mało istotne, ale jak to się odbiło na budżecie miasta, to wiemy. I dzisiaj ta wirtualność przenosi się do
do finansów szpitala. Założono pozyskanie. Dobrze, będziemy się temu przyglądać, jak to pozyskanie się założy. I teraz następną rzeczą jest, co już w ogóle dla mnie jest kuriozum jakimś, że tak tutaj dokładnie jest, że stwierdzono znaczne niedofinansowanie rozliczonych procedur medycznych w latach 2017-18-19. Dla przypomnienia, Państwo wiecie, Narodowy Fundusz Zdrowia ustala cenę w całej Polsce, bo to nie jest tak. Świadczeniobiorcy mogą tam trochę więcej tu, trochę więcej, ale to są drobiazgi, to jest nieistotne dla budżetu poszczególnych jednostek. W wyniku czego zlecono kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w realizacji tego typu spraw odzyskanie z budżetu państwa należnych szpitalowi przychodów tytułem zwrotu kosztów. W wyniku złożenia pozwu regionalny szpital odzyska kwotę minimum 150 milionów. Ja bym chciał poznać, w której kancelarii prawnej złożono, kiedy się pisze już pozew, do jakiego sądu trafiło i czy zapadł wyrok. Bo jeżeli się pisze, że... Zobaczcie Państwo, cały budżet na 2001 rok też opiera się na wirtualności. Na pozyskaniu, znaczy już odzyska kwotę. Nie, będziemy się starać, zobaczymy, poprawi to sytuację finansową. Ja bym się tego nie czepiał. Też takie rzeczy chodziły mi po głowie. Ale to jest po prostu marzenie. To jest marzenie. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie przegrywał, nie przegra żadnej sprawy, bo umowy się podpisuje wcześniej. Umowy są podpisane już na cały rok. Wszyscy wiedzą o tym, że umowy zostały podpisane i dzisiaj dochodzić swoich praw, że według kosztów to mnie się należy więcej. Jest ustawa, także radzę przeczytać ustawę. Na temat jeszcze tego jedno słowo, to jest cały ten dokument życzeń i cudów jest nierzetelny. Jest nierzetelny. To, że jest napisane przez biegłego rewidenta rzetelny, to biegły rewident on słupki liczy, sprawdza po stronie prawej, po stronie lewej, zgadza się, jest rzetelnie. Ale na czym polega ta nierzetelność? Na wyniku finansowym. I to jest dość istotne, bo jeżeli po prostu weźmiemy, że w tym sprawozdaniu Radzie Miasta, prezydentowi i nam, pacjentom, obywatelom, przedstawia się, że szpital po raz pierwszy w historii uzyskał wynik finansowy dodatni, zysk 33 miliony. Jest to wirtualność, kreatywność, nie wiem jak to nazwać. Dlatego, że pamiętamy, że GIM 55 milionów powinien wpłacić do kasy miasta do 30 czerwca. To jest sprawozdanie, które jest też do końca czerwca za rok ubiegły. Powinno być przyjęte. Uchwałą to zostało złożone i wpłynęło 22 czerwca. Kiedy była sesja, wszyscy wiemy. Została przyjęta. To trzeba było zrobić autopoprawkę. Jak już. Nie wpłynęły pieniądze. Ale i teraz wiadomo, że jak nie wpłyną, to trzeba zmienić przede wszystkim wynik, który z 33 milionów zysku powinien mieć i brzmieć 21,8 miliona straty. To jest prawdziwy wynik. Bo jeżeli miały wpłynąć, a tutaj to jest napisane, to nie jest mój, po 30 czerwca to powinny. Jeżeli nie wpłynęły, robi się autopoprawkę i po prostu nie wolno takich rzeczy robić. Natomiast nie dokonano wtedy odpisu aktualizacyjnego. I ja po prostu też nie potrafię powiedzieć, oprócz tego odpisu aktualizacyjnego, też w tych tabelach nie znalazłem, może po prostu źle czytam, ale nie sądzę. W jakiej pozycji, bo tam się po prostu chwali pan dyrektor, że uzyskał
bardzo duże umorzenie odsetek. To gdzie one są zapisane? Bo ja ich tego nie mogłem znaleźć. Nie wiem, może gdzieś są. Nie ma tego umorzenia. W takim układzie, ja już się nie będę pastwił nad tym, jest to po prostu kreatywność, jest to po prostu wirtualność, jest to po prostu wynik szpitala i ta, znaczy te wszystkie dodatkowe opisy, to jest po prostu raczej polityczne dla radnych, dla wszystkich, żeby uwierzyli, że szpital idzie w dobrym kierunku. Wszyscy wiedzą, w jakim kierunku idzie szpital. Brak oddziałów, brak świadczeń, brak poradni, brak SOR-u, brak dyżurnych. Więcej nie będę mówił. Również tworząc te dokumenty z jednej strony, z drugiej strony jakby beztrosko wydaje się pieniądze. Dobra, szpital zadłużony, no to powinien zacząć ryba od głowy, a nie zarząd zarabia po 500 000 czy tam ponad 400 000 rocznie swoich zysków. Ja przypomnę, że ja byłem dyrektorem wiele lat i najwyższe moje uposażenie wyniosło rocznie 140 000. Ja nie narzekałem. Tak zostałem oceniony i tak tworzyłem szpital, tak budowałem. Myślę, że to nie jest zła, nie była zła pensja. Natomiast teraz po 400 000 myślę, że komuś temperatura zaszkodziła. Te wysokie temperatury, które mamy dzisiaj w Polsce. Jeżeli chodzi o programy naprawcze, beztrosko wydaje się pieniądze znowu albo kancelarią, albo innym firmom audytowym, albo jeszcze coś. Panie dyrektorze, pan jest po to tam postawiony, żeby to robić samemu. No chyba, że przepraszam, pan tego nie umie, ani nie potrafią tego zrobić zastępcy. No to trzeba kogoś wynająć. Myśmy robili to sami. Ja i mój zespół. Nie jest to trudne, tylko trzeba wiedzieć, w jakim kierunku szpital ma iść, co można bezpiecznie w szpitalu zredukować, jak stworzyć bezpieczeństwo dla pacjentów. Już raz mówiłem, no pokazuję panu zasady etyczne, zasady i problemy zarządzania. No proszę sobie to przeczytać i będziemy wiedzieć o tym, o czym rozmawiamy. Natomiast brak jest też w tych dokumentach omówienia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. I teraz nie znalazłem, jakie będzie jego wykonanie, ale to jasne, ale brak jest omówienia. Przede wszystkim, a co z ponad 20-milionowym długiem wobec Narodowego Funduszu Zdrowia? To powinno być tu opisane też. Może gdzieś jest ukryte. Bo, ale przede wszystkim, kontrakt na 2021. Proszę pokazać go publicznie. On jest dostępny w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z jakich zakresów pan zrezygnował? Wiadomo, że udarów nie ma, dziecięce okrojone, już nie będę wymieniał. Wiemy, że udarów nie ma, panie dyrektorze, tak naprawdę już teraz w większości szpitali, które miały dotąd oddział udarowy, mówimy o Toruniu, Inowrocław, my jesteśmy też takim miejscem. I to jest problem już nie tylko nasz województwa, ale nawet o województwie już mówię, ale ogólnokrajowy. Ale to, pani redaktor, to nie jest usprawiedliwienie. Ja dlaczego? Rozumiem. Dlatego, że był bardzo prężnie działający oddział udarowy. Zmuszono niektórych do odejścia, a niektórych nie zatrzymano. Lekarze podchodzili. Jak zobaczyli system zarządzania, kilkudziesięciu lekarzy odeszło. I odeszli z oddziału udarowego. Oddział udarowy działał 5 lat albo 6 i został zlikwidowany. To nie jest po prostu dzisiaj usprawiedliwienie, że w Toruniu nie ma. No dobrze, no ale w Afryce nie ma ziemniaków. No i co mamy zrobić? Tego się nie da po prostu wytłumaczyć. Przede wszystkim jeszcze jedno, nie są opisane też tutaj korekty w przepływach. No przepływy to państwo wiecie pieniężne, na czym polegają. Wpływy, wypływy, tak. I wiecie, czego to dotyczy? 23 milionów, no bagatela. Ale też jeszcze myślę, że powinniśmy się zastanowić i to rzeczywiście powinno być chyba bardziej dociekliwością dla państwa, dla mediów. Skąd się wzrost
kosztów operacyjnych, czyli tych podstawowych kosztów w szpitalu, wziął się z roku na rok o 29 milionów. To jest straszne pieniądze, ale to trudno. Szanowni Państwo, co dalej? No ja dalej widzę tak. Niewypłacalne do dnia dzisiejszego. Niektórzy nie mają wypłaconego dodatku covidowego, pracownicy. Ciekawe, czy zarząd sobie wypłacił dodatki covidowe i czy wypłaca w terminie. No mówiliśmy poprzedniej, że wypłacają sobie w terminie. Ale nie kupuje się niektórych ważnych środków do chociażby higieny, mycia rąk dla poszczególnych grup zawodowych. Ja myślę, że następuje lawinowy wzrost kosztów komorniczych. I zobaczycie Państwo, jak to się skończy, bo to już raz tak było. Była taka radosna twórczość prezydenta i później po prostu dyrektorów, gdzie ja powróciłem, że pensja zacznie być płacona na raty, a będzie płacona na raty, bo nie ma cudu, że ktoś załatwi te 150 milionów z sądu, z BGK-u 300 milionów. No, słuchajcie Państwo. Nie żartujmy sobie z poważnych instytucji. Natomiast to już niektórzy pracownicy będą odchodzić. Po szpitalu brakuje lekarzy. I to skończy się tak, że w połowie ten szpital będzie zlikwidowany. I to będzie zlikwidowany, panie prezydencie, pana decyzją. To pan wybrał zarząd, to pan odpowiada za to. I pan będzie się tłumaczył przed wyborcami. Myślę, że to jest przykro patrzeć na wszystko, kiedyś jeszcze zobaczymy, jak wyglądają pańskie rządy w mieście, ale na razie skupmy się na szpitalu. Jest to po prostu żałosne, jeżeli panowie nie dajecie rady, trzeba odejść, trzeba poszukać sobie innej roboty, przyjdzie kto inny, kto się na tym zna. Po prostu pociągnie ten szpital. Także myślę, że powinniście to rozsądzić we własnym sumieniu. Bo szpital idzie w bardzo złym kierunku, w bardzo złym. A gdzie bezpieczeństwo dla podatników zdrowotne? A gdzie bezpieczeństwo dla pacjentów? A gdzie oni mają się leczyć? Jakaś informacja? Zamknęliście Państwo szpital i nawet nie poinformowaliście, do którego szpitala można się zgłosić z grudziądzą. Zasłaniacie się wojewodą. Wojewoda jakby nie miał propozycji od prezydenta, który poszedł i poprosił, że on chce być covidowy, to by nie było. Wojewoda by sobie znalazł po prostu inny szpital. Ale że były naciski, że nasz szpital, bo na co liczyliście? Na oddłużenie? I teraz jeszcze jedno. Ja pytałem 2 tygodnie temu, panie prezydencie, czy pan wystąpił do pana wojewody? Jak się pan umówił z panem wojewodą? I kiedy się dowiemy o wysokości i wartości odszkodowania, jakie się należy pacjentom, którzy nie mogli się przez rok dostać do szpitala. Proszę, odwagi panu życzę, panie prezydencie. Na tym dziękuję. Panie dyrektorze, to teraz powiemy, że wszyscy jedziemy tutaj z konferencji z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Wszyscy otrzymaliśmy bilans strat, taki dokument, nowy zarząd, tak jak pan ten zarząd obecny przygotował. Czy pan się z nim zapoznał? Nie miałem przyjemności. No bo jak 9.30, 11.00... Rozumiem, niewyjaśnione nadużycia i nieprawidłowości. Pan mówi tutaj o wynagrodzeniach dla zarządu. Tutaj jest, to zacznijmy od tego, czy w związku z tym, czy żona była najlepiej zarabiającym ordynatorem? Bo takie pytanie pojawia się w tym dokumencie. Tak, oczywiście. Nie była najlepiej zarabiającym. Moja małżonka, dlatego że moja małżonka była ordynatorem oddziału dziecięco-młodzieżowego, była również konsultantem, prowadziła poradnie dwie i gdzie po prostu w ten system zarobkowania był tak ustawiony jak u innych lekarzy i była również ordynatorem SOR-u dziecięcego. Jak Państwo wiecie, później po wyrzuceniu mojej żony, dlatego że była moją żoną, to ją wyrzucono i śmieszna sprawa, bo tego samego dnia przyszli panowie i zamki powymieniali, żeby nie do gabinetu nie weszło, ale to jest, jak cię widzą, tak się piszą. I teraz tak, najważniejsze jest to, że zatrudniony został lekarz, wicedyrektor,
który po prostu zarabiał też 10 tysięcy za to, że był samym ordynatorem. Czyli z trzech etatów żona zarabiała średnio tyle, co ordynatorzy. Bo miała taką samą stawkę, albo podobną za to, że była ordynatorem. W poradni to wszystkie były wycenione, zależy ile kto pacjentów przyjął. I po prostu z SOR-u też było to wszystko czytelne, w tabeli umieszczone. Jakby ktoś chciał być dyrektorem SOR-u, znaczy kierownikiem SOR-u, no to by tych pieniędzy nie brało. Zresztą żona nie musiała aż tak bardzo zarabiać. Ale tutaj mówimy o tych rozbieżnościach pomiędzy wynagrodzeniem pana dyrektora a obecnego zarządu. I tutaj tak. Te pieniądze jakby trafiają do członków pana rodziny. Mowa też była o pana córce. I tutaj czy to przypadek, że dokonano zwolnienia radiologów, żeby zadanie zlecić firmie, w której pracowała córka dyrektora Marka Nowaka? No, wielotna bzdura to jest oczywiście, dlatego że firma, to jest firma, dlatego że brakowało w ogóle lekarzy radiologów. I to jest, my szpital i ja chcieliśmy zapewnić sobie ciągłość opisów radiologicznych. I szpital zatrudnił trzy firmy, bo opisywała firma ze Śląska, opisywała firma z Bydgoszczy i opisywała firma z Poznania. Wszystkie trzy były wybrane, tak jak to Pan Bóg przykazał, z wszystkimi trzema była podpisana umowa. Koordynatorem był doktor, który po prostu był do tej pory ordynatorem, no w tej chwili słyszę, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o moją córkę, córka w tej firmie w ogóle nie pracuje. Dlatego, że córka jest na etacie klinicznym i pracuje w szpitalu klinicznym, i po prostu tam ma dyżury i z tego żyje. W tej firmie nie jest zatrudniona. Nie. Czyli jest, po prostu nie była? Kłamstwo nie była. Nigdy. Kłamstwo goni kłamstwo. Dobrze, a Zięciek na ile był zaangażowany w tworzenie programu dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, który podobno nigdy nie został wykorzystany? To znaczy, wie Pani, jeżeli wykorzystany, dlatego że można każdy program wyrzucić do kosza. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony, ja nie brałem udziału w przetargu firm, które po prostu startowały do tego zadania. To zadanie... To jest kolejna osoba z pana dyrektora rodziny, która czerpie korzyści. Czerpała. Rozumiem, tak. Czyli czas przeszł. I to nie tak, że czerpała i to były tysiące czy miliony, tylko ja nie jestem w stanie, jeżeli ktoś się zgłasza, a są na przykład 3-4 firmy, nie ja to wybierałem, był dział zamówień publicznych i to zostało wybrane. Zresztą ja już mówiłem o tym wcześniej, w momencie, kiedy po prostu firma mojego zięcia startowała do przetargu, ja napisałem stosowne oświadczenia i złożyłem też stosowny meldunek do prezydenta miasta, do mojego właściciela, że taka sytuacja jest, ja nie biorę w tym udziału. Koniec, kropka. Umowy pożyczkowe i aneksy były bez koniecznej zgody Rady Społecznej Szpitala i Urzędu Miejskiego. Nieprawda. Jest to po prostu nieprawda, dlatego że ja bym chciał poznać dokument. Jeszcze raz mówię, wszystkie dokumenty, wszystkie decyzje, wszystkie propozycje, to co się działo w szpitalu, miałem zgodę Rady Społecznej i miałem zgodę pana prezydenta Malinowskiego. I to z panem prezydentem Malinowskim żeśmy ten szpital przenieśli ze starego do nowego. Wszystkie decyzje były. Czy wprowadził pan dyrektor w błąd dziennikarzy 26 października 2018 roku, mówiąc, że zostawia szpital w dobrej kondycji finansowej? Pamiętamy, że z środkami na koncie w wysokości 22,5 miliona złotych, po czym w tym samym dniu podpisując umowę pożyczki na 14 milionów złotych. Tak, nie pamiętam dokładnie dat, ale to, że była pożyczka procedowana, to tak, to było. Na dzisiaj panowie wzięli bez przetargu 150 milionów i co? No nie czepiajmy się. Myślę, że tak, funkcjonowanie, jeżeli są takie nieprawidłowości, jeżeli są to nieprawidłowości, panie dyrektorze, pan jest funkcjonariuszem publicznym i pana obowiązkiem jest dzisiaj złożenie doniesienia do prokuratury, to co pan powiedział, to co pan napisał. Sam pan wie, że wszystkie doniesienia do prokuratury przez wiele lat, a to, że zmalwersował, a to, że krzywo stoi, a to, że wydaje pieniądze, zostały umorzone.
Ale skoro pan dzisiaj mówi o takich rzeczach, mówi pan o takich nieprawidłowościach, to ja myślę, że pan jest już w głębokim stresie. Pan nie ma pojęcia o zarządzaniu szpitalem. Pan jest w głębokim stresie. Ja myślę, że pan najwyżej wytrzyma jeszcze miesiąc, dwa, trzy. Pan sam odejdzie i przekonamy się. Natomiast ja nikomu, że tak powiem, nie zazdroszczę zarządzania, bo to jest trudna działka, tylko pan jest funkcjonariuszem publicznym, jeszcze raz powtarzam. Dzisiaj doniesienie do prokuratury o zaniedbaniach, złych decyzjach. Co pan tam widział, co pan znalazł do prokuratury? Po prostu zostawił pan w biedzie pacjentów, likwiduje pan szpital, dba pan o kasę dla zarządu, dba pan tylko i wyłącznie o to, żeby się panu wiodło. Ja tak sobie myślę, panie dyrektorze, że pan będzie odchodził z tego stanowiska jako Gargamel z pełną walizką pieniędzy. Taki będzie pański obraz.